Minecrafcie mamy dostępną masę różnego rodzaju przedmiotów, niektóre łatwiejsze, a niektóre trudniejsze do zdobycia. Więc przygotowałem listę 10 najrzadszych przedmiotów, które postaram się zdobyć w Minecrafcie na tryby survival bez używania jakichkolwiek bugów. I jestem pewien, że przynajmniej o jednym z tych itemów nie mieliście pojęcia. Bez przedłużania, zaczynajmy. Nie, no taki świat. Dobra, no chyba nie jest to aż tak źle. O! Jest wioska. Res był taki dziwny dosyć, ale wydaje mi się, że będzie spoko. Moim pierwszym zadaniem będzie po prostu szybkie przejście gry, więc sobie to zrobimy. Przejście gry wiąże się z pierwszym, no nie aż tak rzadkim itemem, ale jednak trzeba przejść grę, żeby go zdobyć. A mowa tutaj o jajku smoka, które według Mojang jest to główną nagrodą za pokonanie smoka. No, może oprócz levela. W tym filmie jednak jest to jeden z łatwiejszych itemów do zdobycia. Dużo jedzonka, dobra. Pójdźmy sobie teraz szybko po golema i po jedzonko jeszcze. Dobra, mamy to. Robimy sobie ze wszystkiego chlebki, z tego robimy sobie... Albo nie, zrobimy tak. Okej, dobra, mamy wiaderko już. No, za drugim, dosyć niezły fart. W poszukiwaniu lawa pulki znaleźliśmy kolejną wioskę, więc w sumie tam sobie zbierzemy też jedzonko. Lawa pul, dobra. Dobra, ja pierdzielę, 54 highballe, no to jest sporo, ale co, no teraz już sobie lecimy od razu do Netheru i szukamy bastionu fortecy. Włazimy sobie od razu do Netheru, mamy dobry czas całkiem i lecimy. Co jest? Dobra, mamy od razu fortecę, więc lecimy sobie od razu zebrać blaziki. Diamencik, fajnie. Okej, mój spawner. Mamy już 8 blaze rodów. No co, teraz jedyne co musimy zrobić to w sumie znaleźć jakiś bastion. A wszędzie indziej, gdzie mogę piec, to jest po prostu lawa. Wolę nawet takie coś niż jezio. Dobra, co jest? Siemo? Mamy bastion. Zrobimy sobie go na szybko i wydaje mi się, że będziemy gotowi, żeby lecieć już do endu, żeby zdobyć nasz pierwszy item, czyli jajko smoka. Kurde, co jest? Lutuję sobie tutaj nagle kill of silk? Znaczy, mamy 2 bloki żelaza, to jest też fajne, bo zrobimy sobie nowe toolsy, bo te mi się już kończą. Okej, mamy 13 pereł, to powinno wystarczyć. Mamy też obsydian. Nie jesteśmy jakoś super daleko od portalu naszego, więc sobie wrócimy. O, tu mamy fajne zejście nawet. Dobra. Mamy wszystko z Netheru, co potrzebujemy na razie. Dobra. Pójdźmy na to, co mamy. Mamy jedno łóżko plus... w sumie tyle. No, 5 łóżek powinno nam starczyć. Więc musimy sobie jeszcze zabrać trochę drewna i będziemy zaraz sobie rzucać perły i robić blind travel, ponieważ nie mam już kalkulatora tego na komputerze, więc no, zrobimy sobie starego, dobrego blinda. Plus, minus. Zwiększamy plus, zwiększamy minus. Okej, dobra. Gdzieś tam. Dobra, wydaje mi się, że tutaj będzie dobre miejsce. Co, lecimy. Ocean. Gdyby to poleciało w ocean, to zdziwiłbym się. No, nie, lecimy na dżunglę. Dobra, jesteśmy na Z2000, minus 2000, więc sobie teraz rzucimy jeszcze jedno oko. Okej, oko już tak skręciło, to jesteśmy bardzo, bardzo blisko. Ja jestem prawie pewien, że to jest ten chunk. Wjeżdżamy tutaj, wydaje mi się, że to dobry strzał. Co? Lol, diamenty mamy. Okej, no jesteśmy przy bedroku, więc no, wychodzimy do góry. No dobra, no gdzieś tutaj przechodziliśmy, więc skopmy się na przykład tu. O! Co jest? Już miałem się wykopywać. Minus 44 kratka. Co? Tak, strongholdy od aktualizacji o nazwie Caves and Cliffs mogą się zrespić od 30 do aż minus 64 kratki wysokości. Ja, jako że nie za często przechodzę grę na wersjach po tej aktualizacji, to byłem dosyć zdziwiony, gdy zobaczyłem Y minus 44. Nice. Okej. Całkiem dobry loot jak na stronghold. Ej. Mamy to, dobra. Jesteśmy. Bez przedłużania przechodzimy sobie. Mamy tego torcza jednego, więc fajnie. I co, lecimy. Robiłem to milion razy, więc nikt nie powinien mieć z tym problemu. Okej, mamy perch. Tak. O nie, dobra. Już z przyzwyczajenia się chowałem, a nam chodzi o jajo. I co? Mamy tak naprawdę nasz pierwszy artefakt, czyli... jajo smoka. Przez wiele osób w sumie uważano za najrzadszy item w Minecrafcie, ale no są naprawdę o wiele rzadsze itemy. Idziemy sobie chyba już do naszej wioski i tam sobie zbudujemy na szybko miejsce dla naszych trofeów. Nie będę jakiegoś ładnego tego chciał robić, to jest super ładnego, ale jakkolwiek, żeby to wyglądało, zrobimy. Dobra, mam na razie takie coś i w sumie na razie takie coś zostawię, bo nie mam za dużo budulców. Dobra. Mamy nasz pierwszy artefakt. Pierwszy i najłatwiejszy. Teraz, jako że mamy 61 level aż, pójdziemy sobie do cave'ów, żeby po prostu zebrać sobie trochę więcej itemów i coś poenchantować. Wydaje mi się, że najlepszą opcją będzie wrócenie się do naszego strongholda, bo tam mamy oczywiście biblioteczki. Tam sobie też pokopiemy trochę. Dobra, mamy to.
co jest tutaj. Okej, okay, tu możemy sobie przejść. Diamenty, dobra, mamy pierwsze diamenty. Ej, dobra, będę zbierał to Silk Touchem i potem te diamenty rozkopię, jak będę miał już fortunkę. To jest Big Rain, dobra. O, tu jest jakaś ogromna ruda, co jest? 7 chyba, albo 6. O, mamy axolotla. Weźmiemy sobie jednego. Idziemy do Strongholda i tam zbieramy sobie jeszcze biblioteczki i wracamy do Overworlda. Będziemy się zwijać. Idziemy sobie tutaj oczywiście przez ten portal, żeby wytworzył się portal w Netherze, żebyśmy mieli po prostu łatwy travel prosto do Strongholda. Piszemy sobie te kordy. Zwijamy się do Overworlda. Teraz sobie możemy sobie od razu zrobić tutaj w tym miejscu nasz enchant. Da. Mamy w takim razie enchant i grindstone również. I teraz co, zrobimy sobie nowy kill, bo nie chcę wykorzystywać tego, co mamy w tym momencie. Silk Touch nie, chociaż z Unbreakingiem sobie bardziej nam się przyda. Fortune, dobra. To już lepsze, ale dalej... No dobra, tak czy inaczej wykopiemy sobie tym 16 diamentów i zobaczmy, ile z 16 diamentów Fortunka 3 nam da. Oj, coś czuję, w 30 będzie, około 30. 42 diamenty! Dobra, nie ma pytań. Unbreaking... Sam Unbreaking cały czas siadam, co jest? Dobra, Protection 4, okej. Okay. Come on. Sweeping Edge, nie mogę. Wszystko to jest Unbreaking. Na razie taki sobie zostawimy. Będziemy musieli po prostu polewelować sobie na mobkach, bo potrzebujemy na pewno, bardzo potrzebujemy lootingu. W sumie może z tego da się zrobić. Z tego miałem na myśli villagerów, bibliotekarzy. Wiedziałem, że da się od nich kupić książkę z lootingiem i z mendingiem, który byłby mi potrzebny na późniejszą fazę rozgrywki. Więc poświęciłem kolejną godzinę na resetowanie ofert villagerów poprzez rozwalanie i stawianie tego lekterna. No i w końcu siadło. Looting 1 za 6. Czyli looting 3 potrzebuje w takim razie 24 emeraldy. To nie jest źle, to nie jest źle. Dobra. Co, idziemy teraz sobie pozbierać trochę drewna, żeby mieć patyki i wytradować sobie trochę emeraldów. Okej, okay, mamy to. Okej, okay, mamy to. Teoretycznie, w tym momencie. Co? No nie, no nie gadaj. Co się z nimi stało? Czemu masz respiration, a ty masz... A, dobra. No, nie wiedziałem o jednym małym szczególe. Mianowicie, po jakimś czasie, jeśli nie kupimy nic od villagerów, oni samoistnie wymieniają swoją ofertę i przez to znowu siedziałem około 20 minut, żeby trafić looting. No, ale wyszło na dobre. Looting 3 za 17. Co to jest? Dobra, nie mam pytań. Biorę to insta. No i dobra. Nie jest nic już potrzebne w takim razie. Teraz potrzebuję tylko pozbierać na tego, kowadło. Dobra, stać już nas chyba na kowadło. Looting 3, mamy to. Teraz się przejdziemy do End City, żeby znaleźć sobie elytrę oraz drugi nasz artefakt, którym będzie głowa smoka. No, pobierzemy sobie oczywiście gunpowder i papier, żeby móc sobie zrobić fajerwerki. No i potem jak tutaj wrócimy już ze wszystkim, to będziemy mogli jeszcze ogarnąć sobie villagera z mendingiem. A, widzę już ten portal nawet, dobra. Dobra, co, lecimy sobie do Endu. Pozbieramy sobie trochę Endermanów tutaj. Tyk. No, po raz kolejny jesteśmy... O nie... Dobra, musimy zrobić pół płytki i pół płytkami się budować. Dobra, już powinniśmy dorzucić. No, ledwo. Dobra, ale jesteśmy przynajmniej już na lądzie. Po prostu zaczynamy szukać City. Okej, okay, tam widzę jakieś inne wyjścia. O, jest End City! Dobra, teraz tylko, żeby był stateczek. Mamy bardzo blisko wyjścia to End City, więc to by było perfekcyjne. No ale teraz... Drugi End City! Co jest? Dobra, nie mam pytań. Teraz, dobra, no to jest już fart, to jest fart. Dwa End City pod rząd. Ta struktura generuje się totalnie losowo i czasami na moich wcześniejszych filmach musiałem przebiec tysiące kratek, żeby znaleźć jakiekolwiek End City. Teraz znalazłem je w 2 minuty. Myślę, że perła po prostu i locek będzie dobrą opcją. Shulkery w sumie możemy sobie zabrać jeszcze. I teraz na przykład tu. Ma? Że tu ich jest, co jest? No spokojnie. Okej. Okay. To przyjmę. Dobra, mamy to. Dobra, nice. Dobra, mamy to. Bierzemy elytrę, mamy elytrę. I co to jest za kilo? Dobra, bierzemy go zaraz. Czarny jest stary miecz, okej, okay, to nam się może przydać. I teraz bardzo ważna rzecz, tylko muszę zniszczyć tego shulkera, co tutaj jest. No i co? Teraz nasz drugi artefakt, drugi item. Dobra, mamy to. Mamy głowę smoka. Teraz co? Bierzemy sobie nasz proch, bierzemy to i robimy sobie fajerwerki. Mamy 32 fajerwerki. No i co? Możemy się w sumie żegnać z End City.
wracamy sobie do naszej bazy i mamy drugi artefakt z głowy. Teraz, no, to nie były jakieś trudne rzeczy. Kolejne będą serio tak trudne, że zajmie mi to naprawdę dużo czasu. No i co? Pyk. I tutaj dajemy nasz Dragon Head. Pyk. No mamy już dwie, tak więc co, lecimy sobie do Netheru teraz po kolejną rzecz. I będą to czaszki Withera, ponieważ kolejnym artefaktem będzie Nether Star, który dostajemy po pokonaniu Withera. A i w sumie jeszcze najpierw chciałem Elytra zrobić, żeby była z mendingiem. No to w sumie najpierw to zrobię. Dobra, mamy mending za 22 i wydaje mi się, że to już weźmiemy po prostu, bo siedzę tutaj od 20 minut chyba i próbuję to wziąć. Tak, mamy mending. Lecimy sobie do Netheru. Wydaje mi się, że będziemy musieli sobie zmienić fortecę. Nie widzę tutaj za dużo szkieletów. O, mamy fortecę, dobra. No nie idzie to jakoś super dobrze. O, mamy pierwszą, dobra. Teraz tylko dwie. Co jest? Właśnie wróciłem i nie zauważyłem, że właśnie mi dropnęła druga czaszka. Wróciłem tutaj, żeby sobie pozbierać trochę fajerwerek, ale nie zauważyłem, bo miałem te czaszki w eku cały czas. Dobra, mamy dwie i teraz sobie wrócimy na trochę tutaj, bo chcę pozbierać trochę gunpowderu, bo rzeczywiście mało trochę tych fajerwerek, ale no dwie czaszki to już jest coś. No zaraz będziemy mogli lecieć po trzecią i zbierać nasz kolejny itemek. Okay, mamy 41 prochu i mamy już 51 fajerwerek, więc to powinno nam na pewno wystarczyć. Dobra, mamy to w końcu. Trzecia czaszka. No co, teraz możemy sobie wracać. Dobra, lecimy do endu. Mam wszystko, co potrzebuję, żeby spełnić Withera, ale zrobimy to w po prostu łatwiejszy sposób i zwyczajnie go zrespimy pod portalem i przez to nie będzie mógł się ruszać, więc no, będzie nam łatwiej go zabić, bo nie będę musiał latać po całym endzie, żeby to zrobić. Tak przynajmniej myślałem. Dobra, no i co, teraz stawiamy sobie obsydian, no w sumie chyba idealnie, praktycznie idealnie. No i co, teraz postawimy sobie tak, soul sand, tu. No i teraz co, czaszki szkieleta, oby to zadziałało, bo jak nie, no to będziemy musieli walczyć normalnie. Tak więc no, pyk, okej. Okej, chyba zadziałało. Tak, dobra. Oj nie. Chyba jednak nie zadziałało według planu. Dobra, musimy walczyć normalnie. Nie no, on się normalnie healuje. Co ja mam zrobić? Patrzę, to jest w sumie jedyne rozwiązanie, jakie widzę tutaj, więc... Dobra, damy radę. Zrobić muszę tarczę i... Może łuk z power książką? Power. Dobra, no power powinien nam starczyć. Wydaje mi się, że będzie git. Infinity. Dobra, infinity power. Okej. Okay. Infinity Power, spoko. Jestem bardzo ciekaw, ile ten łuk będzie mu zadawał. Oj, wybuch. Nice, dobra, mamy to. Dobra, mamy Nether Stara. Nice. Nie wiedziałem, że to aż tak się wymknie spod kontroli. Trzeci artefakt zaliczony. Ten trik nam tutaj nie zadziałał. Wracamy i odkładamy artefakt na miejsce, które jest dla niego przygotowane. I uwaga, pyk, mamy Nether Star. Czyli mamy już trzy artefakty z mobów, a mianowicie bardziej z bossów, bo to jest z bossa, no i to też można powiedzieć, że jest z bossa. Tak więc ostatnim bossem, który nam został, jest ten Elder Guardian, z którego dropi nasz czwarty item, czyli gąbka. Okej? Okay? Tak, no i tutaj mamy ten can. Możemy lecieć w poszukiwaniu monumentu. Widzę łódkę, ale łódki nam na razie nie są aż tak... Chociaż w tym łódkach może być papier, to po papier ja chętnie skoczę. Z kolei, no ale do każdej nie będziemy wchodzić, bo to się mija z celem. Jest monument, dobra, ja pytam. Okej. Okay. Jedno mleko może nam starczy, dobra. Tak, zapomniałem, że ja tu nie mogę oddychać. Dobra, potrzebuję drewna i potrzebuję drzwi przede wszystkim. No i dobra, teraz możemy iść z powrotem tam. Okej, okay. To nie było jakieś super trudne, mamy sponge. Kolejny artefakt zaliczony. Możemy sobie stąd uciec na szybko już. Aha, no nie gadaj. No i co, mamy czwarty artefakt, tylko chciałbym jakoś to... O, chyba wiem.
Tak, mamy to. Wet sponge i... Znaczy zwykły sponge i wiaderko wody, dobra. Pamiętałem to z pewnego filmiku z Escape Rooma, który w sumie jest na kanale, możecie sobie go sprawdzić. Wrzuciłem go w tamtym roku, no ale jest fajny, więc możecie sobie zobaczyć. No więc co, mamy 4 artefakty z bossów. No i teraz się zacznie trochę pod górkę, bo te artefakty już nie będą tak łatwe do zdobycia. Niektóre będą wymagały ode mnie farmienia, niektóre totalnego farta. Okej, okay. Mamy Moment Breaking 2 książkę, ale sobie sprawdziłem, więc to jest bardzo duży upgrade. No i teraz będę musiał poszukać pewnej rzeczy, a raczej 8 rzeczy, które będą dosyć trudne do znalezienia, bo ponieważ są dosyć rzadkie. A mowa tutaj o muszlach, które można zdobyć na 2 sposoby. Pokonywanie utopców, które trzymają w łapce muszle, lub łowienie ich za pomocą wędki. I tutaj zaczynają się schody, ponieważ na samo pojawienie się utopca z muszlą mamy tylko 3% szans. I dodatkowo jest możliwość, że taka muszla nam w ogóle nie wydropi. Natomiast na wyłowienie Nautilus Shella mamy tylko 0,9% szansy. Chyba że używamy enchantu Luck of the Sea 3. Wtedy nasz procent zwiększa się do 1,9%. Co nie jest aż takim dużym upgrade'em. Istnieje również trzeci sposób, a mianowicie znalezienie tego niebieskiego villagera z lamami. Co totalnie odpuściłem i zacząłem latać po oceanie w poszukiwaniu utopców. Dobra. Najpierw musimy sobie ogarnąć mapę, dlatego przyleciałem sobie tutaj do statku. Potrzebujemy mapy. Dobra. Dobra, mamy pierwszą część do naszego itemu, który jest dosyć rzadki i dosyć trudny do zdobycia. Teraz druga część, która jest o wiele trudniejsza. Teraz musimy znaleźć muszle, utopców, bazę z utopcami, które będą miały muszle w łapie, bo inaczej nie da się ich w sumie zdobyć. O, można jeszcze w sumie łowić, no ale na to jest bardzo mały procent szans. Okej, okay, mamy bazę utopców. Żaden z nich nie trzyma tej muszli i już widzę, że z nim będzie dosyć ciężko. Okej. Okay. Może jednak trochę połowimy. Jest ziomeczek. Żeby dropnął tylko. Jest, dropnął, mamy pierwszą muszlę, dobra, nice. Pierwszą muszlę, po ponad godzinie szukania. To nie mogło być aż tak trudne. Muszę stwierdzić, że znalezienie utopca z muszlą jest 6 razy trudniejsze niż znalezienie utopca z tridentem. Z godzinnego szukania mam jedną muszlę. No dobra, musimy polecieć teraz do naszej bazy i próbować sposób ze zwyczajnym łowieniem, bo no, znajdywanie tych utopców jest o wiele trudniejsze. Dobra, mamy 30 level i co, zenchantujmy sobie to na lure. Okej, okay. Perfekcyjna w sumie wędka. Lilia? Nie no, chyba z tego może wszystko totalnie wylecieć, mam lilię i kość. Dobra, wydaje mi się, że takie zwykłe łowienie nie ma totalnie sensu, dlatego budujemy sobie coś fajnego, fajny trik wam pokażę, o którym się dowiedziałem w sumie niedawno, więc polecimy sobie, potrzebujemy parę itemków. Teraz tak, robimy sobie tutaj skrzynkę, do tego tutaj dajemy hopper, na to stawiamy sobie to i na to dajemy płytkę. Potem tutaj rozlewamy sobie wodę, tutaj stawiamy notebloka, na to klocek i tutaj dajemy trapdoor. I teoretycznie w tym momencie, jak będziemy trzymać prawy przycisk myszy, no to powinno nam łowić. Przetestujemy tą teorię. Tak, łowi się. No i co, zostawiam tak komputer i zobaczymy, ile nam się wyłowi. 5 hours later. Dobra, zobaczmy. Farmi się to jakieś 10 minut i no nie ma niestety żadnej muszli. Dobra, ogólnie z tego mojego kozackiego wynalazku okazało się, że ta farma działa tylko na ryby. Tak, od wersji 1.17 ta farma została totalnie znerfiona i od tej wersji potrzebujemy większego źródła wody, aby to wszystko w ogóle działało. Dlatego potrzebowałem trochę lepszej farmy. Kurde, książka. Mending? Ej, dobra. Dobra, dzięki. Najcięższym itemem nawet do znalezienia będzie Skulk Sensor, czyli ten taki item, który możemy znaleźć na biomie Deep Dark. Tak się składa, że ten biom i tak bym musiał znaleźć, a raczej nawet całe to miasto Wardenowe. Z tego co wiem, to najlepiej szukać na biomach jakichś górzystych. No i co? Możemy chyba wyruszać w podróż w poszukiwaniu Ancient City. O, no może być w sumie w takim miejscu. Okazało się, że najlepszym biomem do szukania Ancient City są górzyste, zimowe tereny. Więc gdy tylko takie coś znalazłem, skopałem się na sam dół i no, zobaczcie sami. O! Co jest? Ej, nie, dobra. Jaka jest na to szansa? To jest to miasto! Ja pierdzielę, dobra. Potrzebuję tego i potrzebuję takich tych szardów. No mogą być w skrzynkach właśnie.
Jak to wykopać? Dobra, no ja nie wiem trochę jak mam to zdobyć, ale... O! Co to jest za lód? Koksa? Co jest? Mam skulk sensor, dobra, nice. To na pewno muszę mieć na pasku. Teraz idziemy po tą drugą skrzynkę, bo ja potrzebuję te takie szardy. Może uda mi się bez triggerowania tego wardena. Bardzo bym chciał. Ja pierdzielę, gdzie ja jestem? Ja tu byłem może z raz w życiu. O nie, on z tego się respi. Okej. Okay. Okej, okay. Eco shard. To potrzebujemy. O nie, dobra, muszę to jakoś obejść. To i co ja mam teraz zrobić? Nie, ja stąd tutaj tego nie lutuję. Walić to. Nawet nie wiecie jak mi serce bije w tym momencie, ja pierdzielę. Okej, okay, mamy skrzynkę. Mamy 4 eco shardy. Przepraszam. Teraz możecie się zastanawiać w sumie co ja w ogóle robię, że potrzebuję te shardy, ale te shardy są mi potrzebne do innego naszego artefaktu. Okej, okay, dobra, mamy dużą ilość. Nice, 7. Potrzebujemy jeszcze jeden tylko shard. Infinity Efficiency, dobra, Efficiency sobie weźmiemy. Okej, okay, mamy Eco Shardy. Mamy to wszystko, co potrzebowaliśmy chyba. Jak już to mam, to ja mogę biegać i wszystko robić. Co, zrespisz się? Dobra, respi się. Snara. Ja stąd zwijam. Jakoś z Wardenem nie chce mi się bić, bo wiem, że dostanę wpierdziel ostry. Jesteśmy w domu. Bierzemy sobie nasze Eco Shardy, bierzemy Redstone Dust i w tym momencie tworzymy sobie kompas. Za pomocą Eco Shardów tworzymy Recovery Kompas, który wydaje mi się, że jak sama nazwa wskazuje, po prostu wymierza nam miejsce naszej śmierci. Więc tam mamy kolejny już 5 item, jesteśmy w połowie drogi. No i przez to, że mamy ten itemek, ten Skull Sensor, możemy wybudować farmę, która nam pozwoli zebrać nasze Nautilus Shell. Musimy zebrać sobie trochę piasku, ponieważ potrzebuję przepalić to na szkło. Tą farmę znalazłem na kanale o nazwie Racework. Gościu się chyba zajmuje właśnie takimi farmami i farmi wszystko w Minecrafcie, tak więc wydaje mi się, że może być ona całkiem dobra. No i to z tego wszystkiego będę potrzebował troszeczkę redstone'a. Dobra, chyba mamy wszystko. W ogóle przypomniało mi się, że do tej farmy również potrzebuję Sticky Pistona. Sticky Piston robi się wiadomo ze slime'a. Slime Ball jest dostępny u ziomeczka tamtego Wandering Villagera. On jest tutaj, dobra. Tak, Slime Ball, dziękuję bardzo. Tak więc no, zaczynamy. Możemy w sumie chyba zaczynać tą farmę. Skorzystam z okazji, że teraz buduję farmę i przypomnę ci o zostawieniu suba na tym kanale oraz łapki w górę pod tym filmem. Oczywiście tylko jeśli tego typu content ci się podoba. Z góry dziękuję. Teoretycznie nasza farma jest w sumie skończona. Ciekawie wygląda i zobaczymy, czy będzie działała w ogóle. Rzucamy. Okej, okay. Coś się złowiło, ale nie mam pojęcia co. Dobra, no poławczymy tak chwilę i zobaczymy. O! Już siadło? No nie gadaj. Czy to jest moja wcześniejsza, ta, którą już miałem? Nie! No siadło od razu, nie mam pytań. Jestem ciekaw, ile nam to jeszcze zajmie. Ja teraz... mogę wszystko robić. Odchodzę od komputera i zobaczymy, ile nafarmimy przez na przykład 10 minut. Okej, okay, zero. Dobra, jesteśmy. Zobaczmy, ile nam się... że... 5? 5? W sumie jeszcze jedna w takim razie. Dobra, oficjalnie mamy to. Mamy ten Nautilus Shell. Mamy ich 6 tutaj i 2 tutaj. Dobra, mamy to. Ja pierdzielę. Teraz pozostało nam tylko połączyć to w jedno. Czyli bierzemy 8 tych i mamy conduit. Pyk. Nie wiem co to robi za bardzo, ale odkładamy to tutaj i mamy nasz 6 item. Teraz zajmiemy się czymś troszeczkę łatwiejszym. Robimy sobie kolejny lektern, no i będziemy potrzebowali zrobić książkę, która będzie tą klątwą, czyli jest Curse of Vanishing i Curse of Binding. No i dobra, no musimy wylosować tą książkę Curse. Okej, okay. Mamy Curse of Binding za 24 emeraldy i wydaje mi się, że na to sobie już pójdziemy. Mamy to. No i teraz potrzebujemy znaleźć dynię. Dynię z tego co pamiętam mamy tutaj obok. Okej, okay, mamy to. Nie, to tak trzeba zrobić. Okej. Więc mamy tą dynię. Pyk. Dobra, mamy dynię.
Ja pierdzielę, prawie to założyłem, a to jest Curse of Binding, by musiał ginąć, dobra. I wkładamy sobie tutaj. Zostały nam trzy itemki, które są, jeden z nich jest, nie wiem jak ja mam to zrobić, ale no będę musiał to wymyślić. I jeden jest związany z pewną częścią zbroi, której w sumie nigdy w Minecrafcie nie miałem, a jest ona w grze od bardzo długiego czasu. A mówię tutaj oczywiście o czapce żółwiowej. Czapka żółwiowa, inaczej Turtle Shell. Część zbroi, która pojawiła się pierwszy raz w wersji 1.13 i ma działanie żelaznej zbroi i daje nam efekt Water Breathing, czyli oddychanie pod wodą. Dodatkowo z tego hełmu można zrobić potkę o nazwie Potion of the Turtle Master. Musimy sobie znaleźć w tym momencie miejsce po prostu z jakimiś żółwiami, żeby zrobić sobie farmę z nich. Dobra, jesteśmy tutaj. No i teraz potrzebujemy w sumie tego sporo. To powinno nam na razie starczyć. Okej, okay, może tutaj będą jakieś żółwiki. Okej, okay, są. Ile tu ich jest? Co jest? Dobra, chodźcie tu wszystkie. No, no, idziecie, idziecie. Turtle Shell robi się z itemu, który nazywa się Scoot, a ten wypada, gdy mały żółw urośnie. Potrzebujemy takich 5. Okej, mamy jajo, pierwsze. To dobrze. Okej, mamy kolejne. Dobra, dobra, dobra. O kurde, młody. Dobra, on wyrośnie szybko. Okej, nice. Mamy ten Scoot. Mamy pierwszy, spoko, spoko. Oho, mamy młodych ziomów. Jeden, drugi. Gdzieś tu są jakieś jeszcze? Są tutaj dwa. Okej, okay. Mamy drugi Scoot. Jest ten młody. O, wyrósł chyba. Jest, są małe. Pomujemy teraz, są nawet trzy. Okej, okay, mamy. I jeszcze jeden. I mamy to. Dobra, 5 Scoot. Zostawię tutaj tą rodzinkę. Wypuszczę was na wolność. Żyjcie sobie w spokoju. Skraftujmy sobie ten hełmik. Mamy Turtle Shell. Zobaczmy jak on działa. Water Breathing, okej. Okay. Rzeczywiście mogę oddychać pod wodą normalnie? Jak ja wyglądam w ogóle? Jak krzew totalny. Siemo. Ostatni look. Zarąbisty jest ten Turtle Shell. Ale co, odkładamy sobie na miejsce. Pyk. No i zostały nam dwa ostatnie itemy, do którego potrzebujemy na początku znaleźć kozę, a po drugie namówić ją, że tak powiem, żeby spróbowała w nas biec i wtedy musimy postawić klocek lub coś takiego i ona w to wbiega i wypada z niej róg. I przede wszystkim musimy znaleźć biom, na którym się będą respiły kozy. A, no tak, przecież my byliśmy na biomie, jak szukaliśmy Wardena. Okej, jesteśmy już na biomie. No i teraz co, musimy znaleźć? Ja myślę, że na górach takich mogą się respić te kozy, ale nie jestem pewien. Okej, tu mamy jakiegoś królika. O, mamy. Dobra, siema. Dobra, mam pomysł pewien. Lecimy sobie w tym momencie do tego Wandering Villagera i po prostu zabierzemy mu te liny takie, na które można brać zwierzęta. Okej, mamy ten lead. Jeden powinien nam wystarczyć. Okej, mamy w tym momencie 3, no to 3 powinno akurat wystarczyć. Co? Insta? Mamy insta róg, dobra. Ale ja chcę zobaczyć, jakie inne rogi jeszcze są, bo wiem, że dropi ich parę. Doprecyzowując, jest 8 różnych rodzajów rogów kozy. Każdy z nich wydaje inne dźwięki i istnieje łatwa farma na zdobycie ich wszystkich. Ale ja na potrzeby tego filmu musiałem zdobyć tylko jeden. Ja pierdziała, się przestraszyłem, bo nie patrzyłem. Też sing, no dobra, czyli myślę, że one dropią tylko ten rodzaj. No dobra, w takim razie mamy ten róg i możemy sobie już lecieć do bazy. Mamy nawet 4 rogi. No i co, odkładamy sobie Goathorn. Jeden nasz. I teraz jeden z najcięższych itemów do pozyskania w Minecrafcie. Jest to najcięższy item do pozyskania, ponieważ na tej wersji Minecrafta, na której ja gram, w sumie go się nie da zdobyć. Więc no, ostatnim naszym itemem będzie item, który się nazywa Snowy Grass. Wygląda on w ten sposób i występuje jedynie w momencie, kiedy Enderman podniesie blok trawy, na którym jest śnieg, a następnie go postawi. Na wersji 1.19 nie dało się tego zrobić, więc moim planem było przejście gry na innym świecie w wersji 1.16.1. na której było to możliwe do zrobienia. No, wyszły z tego pewne komplikacje, ale oglądajcie dalej. Dobra, w tym momencie musimy stworzyć sobie nowy świat, że będę celował w taki świat, w którym się zrespię na śniegu, bo potrzebuję do tego śniegu i potrzebuję tego dyni. Okej, jesteśmy na jakimś świecie.
Dobra, mamy w ogóle wioskę i za nią widziałem śnieg od razu, więc to jest bardzo dobry znak. To jest jedyne, co w sumie potrzebujemy, bo potrzebujemy zrespić bałwana w endzie, żeby mógł tam po prostu tworzyć śnieżne bloki. Więc no, polecimy sobie, na szybko sobie pozbieramy wszystko, co trzeba do przejścia gry i lecimy z tym. Mamy wiaderko. O! Mamy dynię też. Dobra, nice. Dobra, ci mamy nadar. Okej, okay. Chyba mamy bastion. Okej, okay. Kolejna forteca obok bastionu, co jest? Okej, okay, mam pierwsze perły. Nie wiem, czy zauważyliście, ale zapomniałem zmienić wersji na 1.16.1. Więc wszystko, co teraz zrobiłem, poszło na marne i taka była moja reakcja. Ja pierdziele. Jesteśmy już na 1.16.1 wersji i miejmy nadzieję, że ten świat da się rzeczywiście odrobić. Miałem na myśli odratować, no ale nie dało się tego zrobić, więc musiałem zacząć totalnie od nowa. Tym razem na dobrej wersji. Okej, okay. Co jest? Dobra. Kolejny świat całkiem dobry. Lecimy z tym. Mamy za nami góry ze śniegiem, więc pół godzinki i mamy zrobioną grę. O, co dynia. Mamy lawa pula. Dobra, lecimy. O, mamy basen, no nice. Mam niewidzialne moby? Mam niewidzialne pigliny. O co tu chodzi? Dobra, są, widzę. Dobra, mamy 16 pereł dokładnie, 17 obsydianu, powinno to wystarczyć. Jest forteca, dobra, nice. Dobra, tutaj walimy blinda. Blindzik. Lecimy z tym. Tamtą stronę. Wyrzucę zaraz drugą. Jesteśmy dosyć daleko chyba. O! Exposed! Dobra, nie mam pytań, lecimy w dół. O, mamy. I co? Dobra, lecimy. Teraz pokonujemy smoka i jazda. Aha, już spreczował? Żenada. Okej, okay, mamy percza. Okej. Okay. A, nie chcę bić, dobra. Jest deer tutaj. Dobra, nice. Ja pierdzielę. Najsik. Deer wcale nie był mi potrzebny, tylko trawa. No i po chwili zdałem sobie z tego sprawę. Ale to nic, bo jestem przekonany, że z biblioteki nam wypadnie książka z Silk Touchem. Po prostu to wiem. A jak nie, to mam wystarczający level, żeby to ją zrobić. Nie ma, dobra. No co, no damy sobie radę jakoś. Jeszcze mam parę biblioteczek, obsydian mamy, nie mamy tylko diamentów. Diamenty musimy sobie jakoś zdobyć, ale to też nie będzie jakiś super problem. Dobra, mamy diamenty. Wykupujemy szybko i wracamy do naszego strongholda. Robimy sobie na szybko nasz enchant i 11 biblioteczek, ok. Teraz robimy sobie tutaj nasz piękny enchantik. Dobra, na szczęście był kanion i mamy ten lapis już. A więc co, teraz jedyne co nam zostało to wziąć to, zrobić z tego grindstone. Grindstone, ok. Teraz co, enchantujemy, unbreaking? Nie. Jest! Za pierwszym razem, nice. Dobra. Teraz co, no lecimy w górę. No tam jest sporo tego, więc dobra. Bierzemy sobie też ten śnieg. Dobra, mamy chyba wszystko co potrzebujemy, lecimy. Tyk. Teraz tak, może to być nawet tutaj. Teraz ten śnieg. Zbierzemy jednego Endermana. Teraz musimy czekać aż się to zbierze. Dobra, wziął. Teraz musisz postawić gdzieś, błagam. Mamy to, prawie to mamy już, ja pierdzielę. Postaw, postaw, postaw. O, ten też ma. Ten też ma, co jest? Próbujemy w sumie może to go zabić, może dropnie to. Nie, dropi normalne. O, tamten postawił. Odsuwam go stąd. Co jest? Teraz jedyne co musiałem zrobić to wejść w pliki świata, na którym udało mi się zdobyć ten deer i podmienić end z moim głównym światem. I nie byłem wcale pewien czy to zadziała. Jesteśmy w Minecrafcie i to jest totalna chwila prawdy. Może to totalnie nam rozwalić świat cały, więc no mam nadzieję, że nic się nie stanie. Okej, okay. Wszystko działa. Mamy nasze miejsce na ostatni itemek i teraz co, pędziemy szybko do endu. Miejmy nadzieję, że jest tam ten klocek. Jeśli nie, no to cały challenge tak naprawdę jest no niezaliczony niestety. Teraz co, lecimy. Błagam. To jest to! Mamy to! Teraz czy jest ten klocek tutaj? Jest! Jest! Mamy to, ja pierdzielę. Oh.
Nice. Teraz co? Jedyne co nam zostało... A, nie mamy Silk Toucha. Dobra, szybko skoczyłem po Silk Toucha i zbierzemy sobie ten klocek nasz. Co? Za pierwszym? Dobra, nie mam pytań. Teraz tak, szybko po drzewa. Za pierwszym Silk Touch za dziesiątkę. Nie mam pytań. Mamy Silk Touch. Mamy łopatę Silk Touch. Ostatni, dosłownie, ostatnia minuta challenge'u, ja pierdzielę. Ja pierdzielę, dobra. Mamy nasz klocek. Łopata Silk Touch. Ej, a w sumie to nie rozwali nam... Czy to nie wypadnie ten zwykły klocek? Dobra, ryzyk fizyk.